Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk zaproponował zmiany w opłacie targowej, które zostały przyjęte przez radnych. Przez najbliższe 3 miesiące przedsiębiorcy prowadzący działalność na targowiskach w Kraśniku będą zwolnieni z tej opłaty. Od sierpnia do końca tego roku opłata zostanie zmniejszona o połowę. Po drugim kwartale, oceniając stan finansów publicznych i dochody samorządu, radni będą mogli ponownie zastanowić się nad wysokością opłaty targowej i jej ewentualnym zniesieniem. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta radni na mój wniosek podjęli decyzję o zwolnieniu z opłaty targowej sprzedawców na targu w okresie od 1 maja do końca lipca bieżącego roku. Natomiast od sierpnia do końca roku proponuję 50% obniżkę dla wszystkich tych, którzy sprzedają na naszych miejskich targowiskach. Dotyczy to zarówno targowiska przy ulicy Fabrycznej, jak również targowiska przy ulicy Oboźnej i mam nadzieję w niedalekiej przyszłości również targowiska przy ulicy Strażackiej. A ta normalność to powolny powrót do handlu na pozostałych targowiskach. We wtorek, 5 maja, zostanie otworzone targowisko na ulicy Oboźnej. Zostanie ono ogrodzone płotkami, będzie tylko jedno wejście, a każdy z odwiedzających targ będzie miał dezynfekowane w dłonie, tak jak jest to robione na targowisku przy ulicy Fabrycznej. W najbliższych dniach przy bramie wejściowej na targ w dzielnicy Fabrycznej staną automaty do dezynfekcji rąk. Bardzo ważne jest, aby zachować zasady bezpieczeństwa na targu, a między innymi to jest dezynfekcja rąk, noszenie maseczek. Do tej pory to pracownicy Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego dokonywali tej dezynfekcji, pryskali nasze ręce w rękawiczkach. Mam nadzieję, że w niedługim czasie dzięki współpracy z Fundacją Veoli uda nam się zakupić automaty do odkażania rąk. Będą one ustawione na targowisku przy ulicy Fabrycznej. Powolne otwieranie targowisk w Kraśniku to udogodnienie dla mieszkańców, którzy lubią robić zakupy na targu, ale również jest to ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy żyją z handlu na targach.